Galerię Spa Spot założył i prowadzi Janusz Michalik. Z wykształcenia inżynier elektryk. W latach 70. należał do prekursorskiego w dziedzinie informatyki zespołu konstruktorów komputera K202. Następnie przez 20 lat był przedstawicielem szwajcarskich linii lotniczych w Polsce. W 1998 roku porzucił biznes, by całkowicie poświęcić się swojej pasji – malarstwu. Warsztat doskonalił pod okiem Jacka Sempolińskiego, profesora Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W galerii Spa Spot wystawiali swoje prace m.in. profesor Jacek Sempoliński, Kodzi Kamodzi, Henryk Musiałowicz czy też Stanisław Bałdyga. Panie Januszu, spotykamy się w niezwykłym miejscu, w Pana pracowni w Nałęczowie, ale nim przejdziemy do malarstwa, nim przejdziemy do sztuki, to może powrócimy trochę do początków Pana życia, ale właściwie zatrzymamy się może na takim późniejszym dzieciństwie, czyli zaczniemy od szkoły muzycznej. Edukacja muzyczna, a właściwie szkoła muzyczna, to był pomysł mojej mamy, a właściwie pewnie mojego ojca też. Bo to była jedyna szkoła wtedy w Poznaniu, która przyjmowała dzieci od lat 6. Nie to, żebym miał jakieś nadzwyczajne zdolności muzyczne, czy rytmiczne, czy jakiekolwiek, tylko po prostu zacząłem wcześniej edukację. No tak, potem Pan porzucił muzykę na rzecz nauk ścisłych. Czy te zainteresowania jakoś tak równolegle się rozwijały? Bo była potem Politechnika Poznańska. Tak, powtarzam, nie było zainteresowań muzycznych, a nawet odwrotnie, pod koniec szkoły muzycznej, a właśnie tuż po skończeniu jej sprzedałem pianino, bo tak nie lubiłem grać, że chciałem się go pozbyć i pod nieobecność rodziców, w których wakacji pianino zniknęło z domu i nawet nie było wielkiej awantury. A potem była szkoła średnia, taki zakład w Poznaniu dosyć znany, Marcinkowskiego, dobra szkoła, z przedwojennymi nauczycielami i tam troszeczkę mnie ukształtowano. Miałem świetnych nauczycieli i fizyki, i matematyki, którzy jednocześnie byli profesorami na Politechnice. I być może to, że miałem tych nauczycieli, cholernie sympatycznych, którzy też mnie lubili, bo ja tam w tych przedmiotach byłem dosyć dobry, no, natchnęło mnie myślą, żeby pójść na Politechnikę. Ale tutaj od razu coś ciekawego powiem w związku z tym malowaniem. Jak wybierałem wydział politechniczny, to szukałem takiego, gdzie by nie było przypadkiem rysunków. Czyli ani architektura, ani jakieś tam sprawy takie, gdzie się dużo rysunków technicznych robi, tylko właśnie dlatego elektryczny wydział. Panie Januszu, ja drążę ten temat, bo próbuję zrozumieć, jak to jest możliwe, że na tym etapie życia, w którym Pan teraz jest, a nawet trochę wcześniej, zajął się Pan malarstwem. I to malarstwem, które, jak określił Jan Popis, jest ucieleśnieniem muzyki, bo oglądając Pana obrazy, słyszymy muzykę, słyszymy całą orkiestrę. Na skutek właśnie pewnego treningu muzycznego, bo ja chodząc do szkoły muzycznej byłem przymuszany niejako do chodzenia na koncerty. I to ten trening, to codzienne obcowanie z muzyką, już nie to, że sam grałem, ale że chodziłem i słuchałem innych, wytworzyło we mnie potrzebę. Owszem, tak jak na początku tej muzyki nie lubiłem, tak dziś jestem melomanem, mogę powiedzieć. I dużo chodzę, znaczy jak mam okazję, to chodzę na koncerty, a jak nie chodzę, to kupuję dużo płyt klasycznych, bardzo nowoczesnych niektórych, jazzowych, także mieszam te style. I muzykę polubiłem w końcu, ale tak, z pewnym opóźnieniem. Polubił Pan muzykę, a kiedy polubił Pan malarstwo? A malarstwo może polubiłem też nie na zasadzie swojego malowania, tylko na zasadzie tego, że chciałbym mieć na ścianie coś. Ale to, co chciałem mieć na ścianie, strasznie drogo kosztowało. Więc stwierdziłem kiedyś, jak już tak sobie pomyślałem, że może ja sam, że będę próbę, zacznę malować i może nie wyjdzie coś, co uda się na tej ścianie powiesić. I tak się zaczęło. Początki były straszne, były całkiem nieobiecujące, aczkolwiek ja byłem zawsze zachwycony tym, co robię. Tylko, że to jest tak, że robi się coś, przeżywa się euforię, po czym człowiek widzi to następnego dnia i się wstydzi, niszczy, wścieka się, płacze i ma ochotę rzucić. I gdybym wtedy właśnie na początku tych moich prób malarskich nie spotkał ludzi jakichś takich, którzy dostrzegli jednak w tym, w,
tym moim bazgroleju coś, no to pewnie by mi to rzucił, ale nie. No, Jacek Sempoliński wtedy się pojawił i on jakoś tak głównie milczeniem, co było pewnym rodzajem akceptacji, nienaganą w każdym razie, zachęcił mnie do dalszego ciągu. No i tak to trwa już więc jak 15 lat, myślę. Panie Januszu, ale mówi teraz Pan o roku 98 mniej więcej. Kiedy to porzucił Pan dobrze rozwijającą się karierę w biznesie? Nie, to już był koniec kariery. W 98 roku to już miałem 20 lat pracy w szwajcarskich liniach lotniczych. A wcześniej był Pan inżynierem elektrykiem z wykształcenia i zajmował się Pan bardzo ciekawą rzeczą, bo ponoć w latach 70. był Pan w takim zespole, który zajmował się takim polskim komputerem. K202. To była brzmi rewelacja. Bardzo tajemniczo. To brzmi tajemniczo, ale to wszyscy, którzy pamiętają albo którzy wiedzą coś na temat historii polskiej komputeryzacji, polskich komputerów, no to był przełom, to był poziom światowy. I pożegnał Pan wielki biznes. I pożegnałem się Pan z wielką przyjemnością wielki biznes, bo to było też nerwowe i w każdym razie za długo tam byłem zdecydowanie. No i wtedy zacząłem mieć czas. I wtedy już zabrałem się za malowanie. Co już częściowo miało miejsce w trakcie Swissera, ale to było takie malowanie niedzielne, a później się zaczęło coraz bardziej codzienne. A się zrobiło taką pracą kilkugodzinną codziennie. Tak. I wrócił Pan też w rodzinne strony, można powiedzieć. No i wtedy, jak już nie musiałem być w Warszawie, to coraz więcej bywałem w Kazimierzu, gdzie mój dziadek przed 100 laty wybudował dom. No i tam malowałem głównie. Poczuł się pasowany już na artystę malarza albo na kogoś, kto rzeczywiście tworzy dobre rzeczy. Chciałem po prostu wstąpić do Związku Polskich Artystów Plastyków. No i to się odbywa w ten sposób, że jeśli amatorzy chcą wstąpić, to muszą przedstawić jakiś zestaw swoich obrazów, dzieł i musi być paru tam dwóch członków wprowadzających. No więc ja przedstawiłem, no i rozmowa oczywiście. No i pamiętam to popołudnie, czy ten wieczór. I wśród tam kilkudziesięciu kandydatów, no paru nas przyjęli, no ja też. I to był ten moment, kiedy Pan poczuł się już takim pełnoprawnym artystą. Nie, bo dostałem legitymację, mogłem się tym chwalić, że ja jestem członkiem związku. Ale ponieważ ja znam wielu członków związku artystów, plastyków, których dzieł wcale nie cenię, w związku z tym dalej jakby nie było to dla mnie niczym nadzwyczajnym, tylko tyle, że przeszedłem te kwalifikacje. Wie Pani, jedne obrazy, które zrobiłem, lubię, a innych nie lubię, poprawiam, latami to trwa, aż w końcu albo wyrzucam, albo je polubię. Jeśli on wytrzyma próbę ściany u mnie, ja wiem, naprzeciw łóżka, tak jak się budzę, I przez parę poranków nie wyje z rozpaczy, to znaczy, że ja go akceptuję. Ja już jest dominantą w tym obrazie? Kolor? Kolor. Kolor i ta struktura, i rytmika jakaś taka, relacje między plamami, które wcale nie muszą być bardzo kolorowe, mogą być jednokolorowe. Bo lubi też Pan kompozycje złożone z kilku obrazów, tak. Prawda? To są nie tylko klasyczne tryptyki, ale też... Teraz przechodzę do kompozycji, tak. Coraz bardziej jakby interesują mnie zestawy trzech, czterech nawet płócien. Panie Januszu, ale nie tylko Pan maluje, prowadzi Pan również galerię. Galerię, która mieści się tutaj obok. I w tej galerii, co ciekawe, prezentuje Pan nie tylko swoje dzieła, co często zdarza się artystom prowadzącym galerię, ale także zaprasza Pan wybitnych twórców. To, że tak dobrze zacząłem, bo zacząłem od Jacka Sempolińskiego, który się zgodził na inicjację tej działalności. A zaraz potem przyszło paru po prostu rewelacyjnych artystów. No, Koji Kamoji. Henryk Musiałowicz, tutaj z lokalnych, takich moich zaprzyjaźnionych, to był Bogdan Markowski, znakomity rzeźbiarz, no i jeden z większych grafików polskich, czyli Staszek Bałdyga z Lublina. Więc jak ja zacząłem tymi nazwiskami, to potem ja nie mogłem zejść niżej tego poziomu.
Panie Januszu, czy możemy powiedzieć, że w tym momencie swojego życia jest Pan w tym miejscu i na tym etapie, na którym Pan zawsze chciał być? Czy to jest po prostu kolejna część Pana życia, zupełnie nowa? To jest najlepsza część mojego życia. I oby tak trwało, no, ponieważ już mam swoje lata, za chwilę będę miał 70, to wcale nie wiadomo, czy to długo potrwa. No, w każdym razie to, że już przeżywam takie chwile, jak teraz przeżywam, w takich wnętrzach, robiąc to, co robię, pokazując to, co pokazuję i mając styczność z takimi ludźmi, jakich tu sprowadzam i którzy się godzą na to, bez jakichś nadzwyczajnych zabiegów, no to jest, można powiedzieć, pełnia szczęścia.